Czy masz wrażenie, że pani prezydent rzeczywiście jest mocno zaangażowana w sprawy miasta i czy masz wrażenie, że to ona rządzi, czy też może jakieś inne osoby i jak myślisz, czy, bo chyba niezbyt często się pokazuje na radach Warszawy. No niezbyt często się pokazuje na radach Warszawy. Trzeba jej przyznać, że pojawia się w tych kwestiach takich kluczowych, przynajmniej te, które ona uważa za kluczowe. No ale ja się też zgadzam, że one są kluczowe. Natomiast kiedy rada decyduje o kwestiach pomniejszych, to pani prezydent nie ma. No taką politykę pani prezydent przyjęła, niech wyborcy to ocenią. Natomiast no, moim zdaniem pani prezydent powinna być, żeby radni reprezentujący mieszkańców Warszawy mogli pani prezydent zadać pytania. Bo jednak zauważyłem, że jest zasadnicza różnica, kiedy pani prezydent jest na Radzie Miasta i kiedy te pytania można zadać bezpośrednio pani prezydent, a kiedy pani prezydent nie ma i w jej imieniu odpowiadają urzędnicy, bądź to jej zastępcy, bądź dyrektorzy i naczelnicy poszczególnych biur. To jest zupełnie inna rozmowa. Bo jednak to wszystko się dzieje w imieniu pani prezydent. Jeżeli ona jest osobiście i osobiście tłumaczy swoje motywy, to dla mnie jest i bardziej wiarygodne, i bardziej odpowiednie, tak bym to powiedział. Wydaje mi się, że, o ile dobrze pamiętam, w Londynie jest taki zwyczaj, że burmistrz Londynu odpowiada na pytania radnych. Tam jest jakiś czas, nie wiem, czy raz na miesiąc, czy raz na dwa miesiące, on zawsze jest na sesji w tym czasie i odpowiada na pytania radnych. A właśnie, odpowiada na pytania, bo ja obserwowałam Radę Warszawy jeszcze w poprzedniej kadencji, kiedy Platforma nie miała większości, jednak musiała wchodzić w jakieś układy. I muszę ci powiedzieć, że wtedy wiceprezydenci jednak odpowiadali na pytania radnych, a w tej chwili mamy sytuację, że zazwyczaj, jak mówisz, nie ma pani prezydent, tylko są jej zastępcy, wiceprezydenci i oni właściwie tak nie bardzo mają ochotę odpowiadać na pytania i nie wiem, czy pamiętasz taki argument, że wiceprezydenci nie uważają się za osoby podległe w ogóle Radzie, tylko uważają, że prezydent jest organem wykonawczym Rady, no natomiast oni mówią, że są pracownikami pani prezydent, w związku z tym de facto nie muszą odpowiadać. I czasami to dosyć tak arogancko wygląda. Ja pamiętam pana Jóźwiaka, pana dyrektora Jóźwiaka, który kiedyś powiedział, że proszę sobie zajrzeć do gazety. No tak po prostu tak odpowiada w tym stylu na pytania. No niestety się z tym zgadzam, że ten układ, o czym już trochę też mówiliśmy, że ten układ siły w Radzie Miasta jest taki, że w zasadzie Platforma rządzi samodzielnie i to powoduje, że też nie czuje się w obowiązku tłumaczenia, czy wyczerpującego tłumaczenia. Czasami te odpowiedzi są po prostu aroganckie, zgadzam się, i jakby kompletnie też czasami są to odpowiedzi nieodpowiedzi, bo w ogóle się rozmijają z pytaniem. No i tak, i to jest jakby problem. Natomiast wracając do tego pytania, czy pani prezydent jest zaangażowana w sprawy Warszawy, myślę, że jest zaangażowana w sprawy Warszawy, tylko ona jest zaangażowana w sprawy Warszawy z perspektywy, która ją interesuje, tak? Czyli z perspektywy liczenia, zarządzania, jakby to cenię, bo przypuszczam, że pani prezydent w tym zakresie kompetencji nie brakuje, natomiast kompletnie mi brakuje tego takiego wizjonerstwa, uwzględniania jakichś czynników pozafinansowych, zrozumienia potrzeb mieszkańców. Woli mieszkańców. Woli mieszkańców, tak, którzy na przykład czasami może chcieliby za coś więcej zapłacić, ale mieć coś, tak? I tylko, że tu brakuje mi też tego dialogu. Nie akceptuję takiego sposobu załatwiania sprawy ponad głowami mieszkańców, tak? Że my, władza wybrana na 4 lata w wyborach, mamy jakby monopol, żeby przez te 4 lata o różnych kwestiach decydować. Nie zgadzam się z tym. Uważam, że rodzaj demokracji przedstawicielskiej w obecnych czasach musi być rozumiany w duchu partycypacji. Uczestnictwa, czyli że władza wybrana na 4 lata ma dobrze zarządzać jednostką samorządową, ma dobrze rozpoznawać problemy, nazywać je, komunikować mieszkańcom i z mieszkańcami wypracowywać rozwiązania. I też na przykład, jeżeli władza podejmuje decyzję, że podejmie inne rozwiązanie niż większość sobie życzy, to też to powinno być robione jawnie, publicznie, tak żeby władza mogła być rozliczona z tego w następnych wyborach, a nie gdzieś po cichu, w zatajeniu.